Na przystani, chodźmy tu. Wyposażone. Ogon syreni na czole, naprawdę. Na fioletowym terenie. Kurczę, za późno troszkę. Tak. Wiecznie błędy wyskakują. Są delfiny. Płyń tutaj, pływaj nago, z rekreacyjnie dryfuj na plecach. To co, zaczynamy od pływania, nie? W ogóle jak ta woda tu wygląda. I widać dno. Chyba przegięłam z tym dryfuj na plecach, żeby tak daleko to. Z tą boją. Uprawiaj snorkeling. Zobaczymy przynajmniej, co to jest. To jakaś murena czy coś. I róg jednorożca, to prędzej. Rogi mi rosną. Miejmy nadzieję, że bardziej optymalizację mają. No, myślę, że tak, z racji. O, patrzcie. Zawołaj delfina. Dobra, już nie dryfuj. A, czyli to jest pływanie z rurką. Nie mam pytań po prostu. Pogłaszcz. Rozpływam się. Poproś o sztuczkę, tańcz. Aport. Pa, anulaj. Aha, czyli znikaj się pojawia. No to już tak trochę lipa. Gdzie mój skarb? Tyle niby rybsko. Aport skończył się niepowodzeniem. Delfin niczego nie przyniósł, a podobno to takie mądre zwierzęta. Oj, przestań. Poproś o opryskanie. Okej. Wymagana jest lepsza relacja z delfinem, żeby skakał. Okej. Odwołajmy w takim razie. Dobra. Ja chciałam zobaczyć sprawność fizyczna. Czy my tu to pływanie na przykład. Czekajcie. O. Czy my to pływanie. To idzie jako sprawność fizyczna. Myślałam, że to będzie osobna umiejętność. No są słodkie, są. Ładnie wygląda. Tu też można, patrzcie. Sprzęt do nurkowania. Pławiacz skarbów. Aparat do zdjęć podwodnych. Poziom fizyczny. Nurkuj w poszukiwaniu. Nurkuj, pomóż rybę bez butli. On nie ma żadnych ryb, poszukaj w płci, nie boi się. A, widzicie. Czyli tak jak w trójce, trzeba w odpowiednim miejscu zacząć. Dobra.
Zobaczmy, czym to się je. A, tam. To jest tylko test, to sobie koda wbijemy. Okej, okay. Tymi bojami na pewno są zaznaczone miejsca, gdzie możemy nurkować, tak coś czuję. Sprawdźmy. Jest żaglówka! Czy my możemy pływać na żaglówce? Nie, nie możemy. Meduzy! Tu jest jakaś łódka. Jo, jakie tu są piękne miejsca! Oczywiście to jest tylko ozdoba i nic się z tym nie da zrobić, ale czy to ważne? Nie mogę, wiecie, nie mogę się nacieszyć, nie? Cześć, Black and Jarek. Co my tu mamy? Co to jest? Gnek totem. Pewnie są jakieś ukryte parcele i w ogóle. Palma kokosowa. Możesz pływać żaglówką, tylko trzeba kupić. No spoko, dobra, to jest następna miejscówka. Okej, kumam. Tu jest zatoka. A co tu jest? Co możemy złapać? Sprawdź pułapkę. O! Gościu idzie nurkować. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Aha, dobra, to nie to. To. Nie, też nie to. To. Okej, okay. Czyli mamy tu, na pewno mamy ananasa. Tu mamy jakąś bulwę. Tu będzie kokos. Tu znowu coś innego. Trofea się nie zmieniają. Metale? Nie. Kryształy? Nie. Pierwiastki? Nie. Pocztówki? Też nie. Też nie. Ryb! Ile nowych jest? Nigdy mi się jeszcze nie udało zebrać wszystkich trofeów. Żółwie są? No co ty? Geody. Potrawy molekularne. Jakieś karty. Plakaty. W nagrodach za punkty nie da się... Zaraz zobaczymy. Muszle są. I skarby są. Dobra. W nagrodach za punkty, to nie to. Dziwactwa precz. Eliksir szczęścia, skupienia. Syrenie wodorosty za 500, także niedrogo. Dobra, to musimy tu coś ogarnąć. Czekajcie, co ona by chciała? Pogadaj z kimś. Chciałam tylko, żeby sprawdziła tą... Aha, bo jej dałam... Nieważne. Nieważne. Tak są muszelki w kolekcjach. Aha, czyli to jest pułapka na ryby. Dobra. Sztaluga. Hmm.
Ty możesz z kimś pogadać, moja droga. Jest tu ktokolwiek, do kogo możesz się odezwać? O, tu ktoś jest. Poznaj kogoś nowego. Dobra, zaraz skoczymy na następną miejscówkę. Tło. Mam tą nową aspirację wziętą na próbę. Dopóki nikt tu nie mieszka. Okej. Okej. Niedosięgły błysk. Oświetlając ściany jaskini, latarką dostrzegła, że coś migocze w skale wysoko ponad jej głową. Postanowiła spiąć się po śliskich kamieniach, by się temu przyjrzeć. Mimo, że dość szybko dało jej się wspiąć i osiągnąć cel, kiedy tylko wyciągnęła rękę w kierunku błyskotki, noga jej się ześlizgnęła i runęła w dół. Na szczęście podczas upadku nie ucierpiało nic poza jej ego. Czyżby za mało sprawności fizycznej? No dobra. To ciekawe. Czy tu ktoś jest? Tu jest kosz na śmieci. Dobra, nie będziemy szperać w koszu. Tu jest jakaś roślina. Ananas. A tu coś leży. Co tu leży? Aha, to są śmieci. Nie, to nie będziemy w tym też szperać. Przecież możemy, widzę, z plażę sprzątać. A tu co jest? Aha, tu się coś popsuło chyba. Kolorystycznie. Tak. Jest łódeczka. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, dobra. Ktoś do mnie idzie, zdobędziemy punkty. Albo i nie zdobędziemy. Aria, to ja, siemanko. Nie chcę zasiej, dajcie mi coś innego. Kup ul. Serio. Szukaj informacji o wampirach. Kup ul. Kup sztalugę. Urządź bitwę. Kup instrument. Dobra, mało ambitna jesteś, dziewczyno. Cześć, bigosik. O, są rybki, patrzcie. Oni za mną płyną? Spoko, gdzieś se tam płyniemy. Aktywuj kwietny żagiel. What? Idź na ryby. Aha.
A jak się można wylegiwać? Chyba zasnęliśmy. Może ukradła mi łódkę. Może. Spróbujmy wrócić do domu, może co? No to był jakiś kwietny ten. Kwietny żagiel. Nelek, trudno mi powiedzieć, dopiero go włączyłam. Myślę, że jeszcze nikt nie jest w stanie odpowiedzieć ci na to pytanie tak do końca. Aha, już zdążyliśmy się wysikać. Dobra, rozumiem. Zrób pierogi z warzywami, co by nam starczyło na całego live'a. Nie spal kuchni przy okazji. Dobra, jutro zrobimy zamek z fiasku. No nie wiem, na razie to jest najbardziej wyczekiwany przeze mnie dodatek, więc... I jestem zaskoczona. Póki co. Dobra. Weź prysznic i idź spać. Tak, log błędu, wiem. Taki szybki luk dzisiaj na tą. No ten dodatek. Jak dla mnie na początek, na razie 6 na 10. Zobaczymy, jak będzie dalej. Podgryzę sobie arbuza w międzyczasie. Dobra, bleki. Powiem ci tak. Ja nie mam dostępów do wcześniejszych kodów, więc czekałam do północy, aż gra wyjdzie i jak już wyszła, to stwierdziłam, że skoro... Tak, śliczne. Ej, to nawet... Jaki słodki! Więc postanowiłam, że od razu wam to pokażę. I tak mam zamiar pograć. I zresztą już wiedziałam dzisiaj, żeby zarywać nockę, żeby pograć w Simsy. To w sumie czemu nie zrobić z tego live'a, nie? Dobrze, może być. Nie chcę słuchawek. Ale to samo zrobię. Dobra. Zaprzyjaźnij się z kimś. Robina!
Już nam się dać coś czegoś innego. Rozumiem, jest kimś o marzeniach. Da się zrobić. Kup sztaluk. Boże, ale jesteś uparta. Dobra, ja bym chciała... Co bym mogła chcieć? Co byśmy tu zrobili? Nie bym chciała przelecieć się na tą drugą stronę. Podpłyń i rozmawiaj tutaj. Ptoki są. Goń stado. Przestrasz stado. Pitoszki. Zastaw pułapkę. Zostawiliśmy? To sprawdźmy ją teraz. Nie, już zostawiona jest. Dobra. To polećmy jeszcze w to trzecie miejsce. Tło. Piotrze Ohali. Piaskowy bar. Plaża. Widok na lagunę. Splątana chata. Splątana chata brzmi dobrze. Okej. Okay. Kup zapasy na plażę. Co mamy do sprzedania? Co mamy do kupienia w zapasach? Mamy kajak. No teraz dmuchany. Koniecznie kokos. Korzeń taro. O, widzicie, wiemy, co można odblokować. Ręcznik plażowy. Ma teraz dmuchany w kształcie pizzy. Przeceniony ręcznik plażowy dwusłońce. Dobra, może być ten. To nie jest ładny. Motorówki nie chcemy, to sobie kupmy. Czy jest tu gdzieś jakaś toaleta? Halo. Tu jest toaleta. A poza tym? Tu na tym obszarze nie ma? Tu jest czyjś domek, tu jest toaleta. Korzystaj z łazienki. O, patrzcie, tu jest taki wieloryb. Tu ktoś idzie. Tu muszchryby siedzą. Aha. Okej. Okay. Tu występują jakieś kamyczki. Tu mewy. O, a co to? Aha. Chyba nic. Tu się pewnie nie da wejść. A tu? Też nic chyba specjalnie. Dobra, wiem, że jesteś głodna. Ja bym chciała przede wszystkim... Tak, materac. Mieści w świecie. Tylko mnie może gdzieś... Dobra. Podejdź tu. Może zjedzmy coś najpierw jednak. Tu jest w ogóle zakaz wejścia i tu... Tu są jakieś żółwie. Chyba. Hmm.
Zjedzmy coś, czy możemy tu coś zjeść gdzieś? Tu jest kibel. Jest grill, dobra, zróbmy sobie grilla. Aha. Sama se tu podróżuj. Co ty byś chciała? Przyrządź posiłek. Proszę cię bardzo. Żywej kąpieli słonecznej nago w aktualnym stroju, w stroju kąpielowym. O. Zobaczmy, czy nam się przypiecze. Okrog od spalenia. Opaliła się! Jak śmiesznie wygląda w ogóle. Ale spoko. Aha. O, tu jest pułapka. Podejdź brodząc. Ja nie chcę zostawać, ja bym chciała zebrać. A co tu jest? Co tu jest? Tu ktoś zrobił figurę. Nie chcę mu deptać. A tu jest balonik teraz. Czekajcie, gdzie myśmy to byli? Widok na lagunę. Tu byliśmy teraz chyba. Duchy wyspy. To chodźmy tu. Odwiedźmy ich. A co? A potem pojedziemy do domu. Prześpimy się. I rano wbijemy kod i kupimy jej tam wszystko, co ona chce. Okej. Dobra. Poznaj kogoś nowego. Przecież właśnie poznałaś. Proszę. O, czekajcie, szukaj informacji o wampirach. Czy tu jest komputer? Chyba nie. Czy to jest muszla? Mamy! Chowaj do wyposażenia. Mamy muszlę. Ananas.